Witamy w kolejnym odcinku Hiperfizyki dla ubogich. Programy są za darmo. Więc nie pomyliłem się za bardzo. Okej, okay, no jestem początkującym nabywcą twojej wiedzy na temat. Obiecałem. Ale kręci cię to? Bardzo. Fajnie. Dzięki temu wiem, że na przykład powinienem zwiększyć ilość zadumania się nad życiem do co najmniej 15 minut więcej dziennie. No 15 minut dziennie myślenia na początek jest całkiem nieźle. W porze, nie? W porze, moim zdaniem. I trzeba zwiększać oczywiście tak. Dawkowanie. Bo okazuje się, że nie wszystko złoto, co się świeci. Ciekawe, że złoto w swojej naturze, my używamy słowa złoto po polsku, co się kojarzy ze złem, tak? Zło i to. Zło to, rzeczywiście. Prawda? Czyli odzwyczaja się nas od posiadania, od obfitości, tylko dlatego, żebyśmy nie czuli się obficie. Natomiast w swojej pierwotnej... No ale w angielskim gold. Czyli nie ma nic wspólnego. W angielskim gold. A jeszcze ciekawsza nazwa czeka nas w łacinie, bo to jest aurum. Aurum. Aurum, czyli kojarzone z aurą, prawda? Mhm. Ze złotym światłem i tym podobne skojarzenia mieli wcześniej starożytni. A propos świecenia. Skąd się wzięło praświatło? Obiecałem, spełniłem. No bo powiedzieliśmy o prapoczątku, czyli o tej szóstogęstościowej, siódmogęstościowej gęstościowej postaci, bo ją spersonifikowaliśmy. I ona sobie pewnego dnia pomyślała, kurczę, jak mi źle, że jestem taki sama. Samotny. Tak. No. A do tego nie wiem, czy mam kurzajkę na brodzie, czy ogólnie wyglądam, jak wyspałem się, czy się nie wyspałam, bo to no. Tak obojnakiem można polecieć w przypadku tej... Nie ma potrzeby rozmnażania, tak. Więc płciowość jako taka nie występuje. No dobrze, ale ja zawsze szukam dziury w całym, więc interesuje mnie, skąd się wzięło światło? Się to światło? No jak praistota, to skąd? No, stworzył praistotę. Z lodówki się no tak, wzięło. Jak zamykasz lodówkę, no to ono tam jest, nie? Ale wiesz, bez żartów. Nie no wiemy. Bez. A my no tego nie wiemy. Ja też tego nie wiem. W związku z tym przereklamowałeś mnie i... No a ci, co Biblię pisali, to też nie wiedzieli? Albo... Jedynym logicznym dla nas wytłumaczeniem jest to, co podpowiadają nam oczywiście bibliopisarze, że to praświatło, że ten Stwórca był zawsze. Co jest dla nas trudnym doświadczeniem pomyślenie o całkowicie. Tym w ogóle. Tak, to jest tak, zawsze, jak to zawsze? No my umieramy, a ktoś miałby być zawsze. Więc... Nie ma takiego słowa zawsze. No, tak jak nieskończoność. No wyobrażasz sobie nieskończoność? Tak, mamy nawet symbol matematyczny na to, żeby uprościć. No tak, no ale to jest to... znowu wzorek, regułka. Tak, symbol taka wstążka, która nie ma końca. I jak mrówka idzie po niej, to ciągle idzie. Nigdzie się nie zatrzymuje, nie jest cały czas zmienia miejsce, tak? A może idziesz i to się zapętla znowu właśnie. No bo to się zapętla. No ale co jest poza zapętlą przestrzenią? No widzisz, my mamy problem z pojmowaniem nieskończoności. Dużo łatwiej zrozumieć nam jest asymptotę, gdzie... Co? Obraziłeś mnie? Taka linka na wykresie, do której dąży jakiś... wykres, powiedzmy, funkcji, załóżmy, że to będzie parabola i ona dąży, ale nigdy jej nie dotknie. I łatwiej nam jest wyobrazić nieskończenie małe jednostki niż nieskończenie wielkie. W związku z tym prosta czy półprosta, która się prosta się nie kończy i nie zaczyna, półprosta się zaczyna i nigdy się nie kończy, czyli zwykły wykres taki pochylony x równa się y będzie nam to definiował, też dla nas jest trudna do wyobrażenia, że ona się gdzieś nie kończy. Nie kończy się gdzieś. W ogóle kompletnie. Ale musimy przyjąć, skoro mamy takie matematyczne wytłumaczenia i da się to wytłumaczyć matematycznie, w związku z tym nieskończoność jako taka wystarczy przyjąć, tak a priori jest.
Po prostu jest. No, a priori, tak najłatwiej. I tak, no ale nie mamy innego logicznego wyjaśnienia, a matematyka sobie daje radę z tym. W związku z tym co? Matematyka jest nieprawdziwa? Mamy zadanie do rozwiązania po prostu na miarę filozofii podstawowej, tak? Czyli czy istnieje nieskończoność, albo inaczej, gdzie kończy się wszechświat? No właśnie. Tak? Czyli, a jak tam jest granica, to z czego? Ze szkła? Czy z czego? Czy może z wody? Albo mur tam stoi, taki z cegieł sumeryjskich, wypalany na słońcu i ze słomy i z gówna. No nie, po prostu musimy przyjąć pewne założenia, bo nasze umysły są za małe do tych pojęć. I nikt nie pokusił się naprawdę na tyle setek tysięcy filozofów, myślicieli, matematyków, fizyków. Tak, i 8 na 10 wylądowało w wariatkowie. Byli tacy odważniacy, co to chcieli poznać ostatnią liczbę ciągu liczb pierwszych na przykład. Jest taki ciekawy ciąg, który też ciężko zdefiniować wzorem matematycznym, jak one często występują i w jakich skupiskach na tej ciągłej półprostej, tak, liczb dodatnich. Mhm. Więc owszem, możemy próbować, ale czy warto? Czy warto rozpraszać uwagę na to, żeby poznawać jakieś ciągi liczb, zamiast zastanowić się nad tym, kim jesteśmy? I czy odpowiedź na pewno mamy dywersyfikować gdzieś w przestrzeń, gdzieś daleko, gdzieś szukać Boga, czy bardziej w sobie? Skoro łatwiej nam jest zrozumieć, że wykres do tej asymptoty ciągnie i nigdy nie dojdzie, ale będą nieskończenie małe jednostki, to może tym sposobem będzie nam łatwiej, zamiast rozważać tą półprostą. Co spowoduje, że człowiek, który wejdzie w siebie, szybciej, bo ma na miejscu, w swojej własnej przestrzeni, tu w środku. Pojęcie Boga, pojęcie przestrzeni, pojęcie tego światła, o które pytasz. No ale to wróćmy. Ale jeszcze na sekundkę ci przerwę, bo dla większości ludzi to jednak poszukiwanie Boga jest łatwiejsze poza sobą, prawda? Jednak, mimo wszystko. No i któryś znalazł? No właśnie, są dowody na to, że tak. Jakie? No, jakby ja nie znam, nikt mi nie doniósł. No wszyscy święci chociażby. No ale to jest oparte po pierwsze na dogmacie, po drugie na zaufaniu, czyli na wierze, że tak jest. I to jest schemat, który łatwo się przyjmuje i jest w miarę wygodny. No, ale to, o czym mówimy, to też podlega właściwie tylko wierze. My możemy wierzyć w to, że tak jest. Nie, jeżeli dokonasz tego. Ja dokonałem, ja odnalazłem w sobie tą cząstkę i posługuję się nią na co dzień. Ale co bierzesz na co dzień? Nic. Kawę rano piję. Nie wiem, czy ona mnie cząstkę tak kręci. Cząstkę Boga, powiadasz, odnalazłeś w sobie. Tak. To, że jestem częścią większej całości. Czyli nie można powiedzieć, Boga w sercu nie masz. Ty Boga w sercu nie masz. No. A z drugiej strony mówi się, nie jesteś godzien. Nie jestem godzien, prawda? No to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby ktoś w ten sposób mówił, bo pozbawia się wszystkiego. Pozbawia się godności. Nosić Boga. Godność. No tak. Pozbawia się obfitości. Pozbawia się wszystkiego. Decyzyjności, czyli przestaje być suwerenem, jeśli mówi nie jestem godzien. A my jesteśmy suwerenami. Po to zostaliśmy stworzeni przez to źródło światła, żebyśmy suwerennie badali rzeczywistość, czyli mieli swoją decyzyjność i badali, co z tego wyniknie. Takie coś. Czyli spełniali założenie praświatła. Czyli spełniali założenie... Poszukiwanie. Tak. No ale poszukiwanie według religii jest, no nie chcę tutaj używać... A użyj. Bzdurnego słowa, grzechem. No i dlatego religie oddalają od Boga. I dlatego religie za jakiś czas, chciałoby się powiedzieć, że będą zakazane, ale ludzie po prostu nie zechcą słuchać tych bzdur. No ale to religie jako pierwsze skorzystały z możliwości wytłumaczenia zafunkcjonowania tego praświatła. I jako pierwsze nas zniewoliły, jeżeli chodzi o kult, czyli religię w postaci kultu. Mhm. Natomiast wiedza tych wczesnych filozofów nie była związana z kultem.
kabała na przykład nie jest związana z kultem. Ja nie jestem kabalistą. Mhm. Ja się po prostu temu przyjrzałem. Nie ma tam słowa o jakimkolwiek kulcie. Mhm. W związku z tym to kult powoduje nasze domknięcie w pewnym więzieniu myśli i oddala nas od Boga. Muszę zadzwonić do Kazika Staszewskiego. Zadzwoń. Czy zakładając kult? Ale odpowiadając na twoje pytanie o źródło światła, musimy zrobić założenie, że ono istniało zawsze. Czyli musimy ten umysł nasz rozszerzyć troszeczkę do bólu nawet, do granicy bólu i założyć, że światło było zawsze. W związku z tym, jeśli było zawsze, to taki eksperyment pod tytułem życie, jakiekolwiek życie, może się powtarzać regularnie. I to światło, to źródło, tenże stworzyciel może w związku z tym wykształcać za każdym razem doświadczenie życia i swoich obserwatorów wewnętrznych, czyli między innymi nas. Mówię między innymi, bo wszystko obserwuje. Mhm. Roślina też czująca jest, też obserwuje pewne zjawiska, zwierzę, inne cywilizacje. Dlaczego by nie? Prawda? Mhm. Co im brakuje? W związku no jasne. Z, prawda? Wszyscy jesteśmy jakimiś obserwatorami. I jeżeli już wszystko byśmy zaobserwowali, co oczywiście jest także trudne dla nas do wyobrażenia, że wszystkie zjawiska byśmy zaobserwowali, no ale zakładamy, że to by się, że jest to skończony zbiór pewnych akcji i reakcji, no to złożyłby się taki projekt, czyli wszystkie informacje wróciłyby do tego źródła, do tej siódmej gęstości. Bóg by powiedział, aha, czyli ja jestem nieogolony, ale jestem jednocześnie też ogolony, a jestem kobietą, a jestem mężczyzną, a jestem kotem, rośliną. Niezła schiza. Niezła schiza. I on by wtedy podrapał się po czole i powiedział, to ja już wiem, a teraz chcę wyglądać inaczej, zróbmy inny pomysł. I jak to mówią w krajach Dalekiego Wschodu, następuje kolejny wydech Brahmy. Po tym wdechu, tak? Czyli po pobraniu wszelkiej informacji do źródła one trafiają. Źródło mówi, klawo było, fajna zabawa, fajna planetka, bierzemy ją. I później mówi sobie, no to okej, to już było, no to zróbmy coś nowego, takie coś innego. To taka zabawa trochę. Taka trochę zabawa, taki figur. To nie fajne to jest. Dlaczego nie fajne? Ja się świetnie bawię. Zależy od progu akceptacji. No to ja bym wolał wdychać i wydychać. Ale wdychasz i wydychasz. Jesteś fraktalem Boga. Wdychasz powietrze, wydychasz dwutlenek węgla. Co prawda niedokładnie. No tak, ale jestem myszką doświadczalną. Nie jesteś myszką doświadczalną. Jesteś obserwatorem. Bóg mieszka w tobie i obserwuje przez twoje oczy. Dotyka twoimi ręcyma. No chyba, że tak. No to dobra. Już cię to podbudowało w miarę? Jest okej. No to może, wiesz... A możemy sobie wyobrazić, że to praświatło podzieli los na przykład gwiazdy, która zanika, staje się czarną dziurą na przykład. Nie, bo gwiazdy koniec końców zanikają materialnie, czyli stają się karłami takimi lub takimi białymi. I to jest dopiero gęstość. Albo gwiazdą neutronową, ale to nadal jest zjawisko fizyczne, czyli trzeciogęstościowe. Natomiast praświatło nie jest, nie tylko jest trzeciogęstościowe, jest przede wszystkim siódmogęstościowe, czyli niematerialne. Mhm. Ono wytwarza poprzez inny rodzaj stacji w radiu. Kolejne stacje w radiu są do zaliczenia. Korpus supremum, czyli dusza na piątej gęstości, zbiera te wszystkie informacje, jest duży zasób informacyjny, ale jednak indywidualny, inkarnuje w trzeciej gęstości za pośrednictwem czwartej i ta czwarta się utrzymuje jako umysł przy trzeciej, czyli jest bardzo cienka ta granica. Tam się zbiera wiadomości o mniejszym zasobie indywidualnym na poziomie fizyczności. No i dalej się także spowalnia tenże Bóg do tej tajemniczej drugiej i pierwszej gęstości, o którą chciałeś zaczepić, a ja ci odmówiłem. Odmówiłem ci dlatego, że nie jest to do omówienia w jednym odcinku. Druga
i pierwsza gęstość. Ale zacznijmy, zanim nagramy drugi. I proponuję kolejny odcinek od tego zacząć. Okay. Czyli trzecia gęstość, nasza fizyczność, także ma kolejne jeszcze gęstości. Tak? Czyli ma pod sobą drugą i pierwszą. W tej drugiej odbywają się pewne zjawiska natury elektrycznej, nie fizyczne generalnie, czyli nie można tego zobaczyć, tak jak nie można prądu zobaczyć w kablu, tak? No bo tam przelatują swobodne elektrony, właściwie przelatują, to nie jest tak do końca, po prostu przemieszczają się, zmieniają po prostu swoje orbity. Mhm. Natomiast pierwsza gęstość, skoro wychodzimy z założenia, że to początkowe praźródło się spowalniało, no to jeżeli mamy do czynienia z jedynką, to konsekwentnie musimy powiedzieć, że tam na tej jedynce, na tej pierwszej gęstości spowolniło się już całkowicie. Tak? Czyli nie jest funkcjonalne, mhm, ale istnieje jako potencjał. I zacznijmy kolejny odcinek od tego. Czyli jako baza. No, my tłumaczymy to. Tak, jako baza. Dobrze. To do zobaczenia. Wow.